Dzisiaj będzie rozmowa z Anną Chodakowską, proszę Państwa. Jak kto chce, to może podyskutować, może przecież porozmawiać. Jest taka możliwość. Tego rodzaju nagród. Radio Koncit, zapraszam. Już w jakiś sposób uświadamia, że mamy do czynienia z aktorem też śpiewającym. Czy się bardzo... Aktor śpiewający. Ty się ma promowi. To jest ona przyjadła ważna nagroda w takim sensie, że... Maryja! Docenienie... Ty się ma... Kotaniku! Z prozy, z Tachury, z poematu Oto i Fabula Rasa, plus śpiewałam właśnie. Śpiewałam różne piosenki, które były do słów, właściwie do poezji pod tytułem Missa Pagana, czyli Msza Pogańska, też z Tachury. No i to było tyle przyjemne, że ten spektakl Per Saldo zagraliśmy ponad 3000 razy. To jest taka właściwie ilość niewiarygodna. Aż się nie chce wierzyć. Nie, ale to tak policzone. To robi wrażenie. Policzone. Pani Anno, czy artysta... Ale przez ile lat, bo ja to zaczęłam w 82 chyba roku, albo trzecim, pamiętam. To jest artysta w czasie. No tak, ale to jest 3000 razy, to jest i tak niewyobrażalne. Czy aktor powinien chodzić własnymi tropami? Zależy, kim jest, bo... Aktor to jest tak samo człowiek jak każdy inny. A jeśli go dorzucić do artystów, to artysta. Oczywiście to chodzi własnymi drogami albo nie, bo są też artyści, którzy są po prostu wykonawcami, rzemieślnikami. I to też bardzo dobrze. Tylko że oni nie mają jakiegoś morla, który drąży, który każe im szukać. Czyli oni są bardziej odtwórcami. Trudno powiedzieć, bo dobry aktor, na przykład komediowy, to też jest twórcą, ale on nie musi szukać. On nie musi szukać, on wykonuje swój zawód na najwyższym poziomie i poza tym nie musi się niczym martwić. To szczęśliwy człowiek. Znaczy martwi się, ale akurat jest swoim warsztatem, czy sztuką, czy nie tyle sztuką, co celem tego, co robi. Czyli tym, co właśnie w sposób wytarty i wyśmiany, a dla mnie bardzo ważne, nazywa się jakimś posłannictwem czy czymś takim. A proszę powiedzieć, pani tropami od zawsze było aktorstwo, piosenka aktorska? Nie, w ogóle. Nie myślałam o aktorstwie w ogóle. Ja skończyłam w liceum Zamojskiego, Smolna. 30 i potem właśnie nie wiedziałam, o co chodzi, czego chcę tak naprawdę. Rodzice mnie namawiali jakiś poważny zawód. Mi się wydawało, że się po prostu nie jestem w stanie się tak poświęcić. Do tego poważnego zawodu przygotować. Tak myślę, że może tak jakoś się uda taki zawód, że będzie można na wolne tematy, tak jak maturę pisałam. Tak, też na wolny temat, prawda? To takie mnie interesowało, coś takiego. I w związku z tym pomyślałam sobie, że może Akademia Sztuk Pięknych, ja bardzo dobrze rysowałam. Rysowałam, malowałam, trudno powiedzieć, bo ja nie walczyłam o to, żeby zestawiać kolory jakoś szczególnie ciekawie, tylko miałam dobrą kreskę. Miałam dobrą kreskę, rysowałam czarnym, znaczy węglem na pakowym papierze głównie. Później do tego doszły plakatówki i tak plakatowo właśnie malowałam. I miałam tego dużo, tych prac. Malowałam też z modela, na przykład coś mi siedział, ja go malowałam, rysowałam. Tak, tak. No, ojciec tak popatrzył na to, mówi, no bo ja wiem, czy to się aż takie dobre, żebyś ty mogła zdawać. No ale zobacz, no, lepiej żebyś, niż nikt byś siedziała przez rok i głowy nam zawracała w domu. No więc w związku z tym... Po takim optymistycznym, po takiej zapowiedzi to... Ale nie, mój ojciec tak cały czas, on po prostu bardzo miał czarny humor. Tak. Ja to uwielbiam, ja też mam czarny humor. I tak bardzo wierzył, tak, on, że podjąć próbę. W ogóle... Nie, on może... Nie, nie, to było zupełnie obojętne. Po prostu uważał, że powinnam studiować, a nie czas tracić. No i w związku z tym... Mogłaby być to ASP. Czyli na jakiekolwiek studia, no bo to wiecie Państwo, były takie ambicje polskich rodzin, że tak jak w Niemczech to wysyłają dzieci, żeby w domu nadpracowali, żeby pomogli.
do zawodówki wysyłali w Niemczech, a potem, wiesz, ucz się sama, kształć się. Nie wystarczy. Nie, że może być Janin, bo to też podobne nazwisko. Także, a to prawda. Nie, no nie, tam jest egzamin teoretyczny normalny, z historii sztuki. No. Tak. No, że nie jest na wysokim bardzo poziomie, bo to później się pojawia, ale na takim, no nie, no jak się tam idzie, to trzeba coś wiedzieć. No. Nie jest tak, jak ja kiedyś egzaminowałam do szkoły aktorskiej. Młodzież i dziewczynka przyszła, dziewczyna i mówi do mnie, że ona by chciała taki profil śpiewany, żeby to było, bo ona będzie śpiewać. Ja mówię, o to fajnie, pani chce śpiewać, to pani przynajmniej wie, co pani chce robić. A ona mówi do mnie, i ona nic nie mówi, ja mówię do niej, a czy pani wie, kto to jest Demarczyk? To taka cisza zapadła. I ona mówi tak, a kto to był ten Demarczyk? Więc przygotowanie miała właśnie, moim zdaniem, miażdżące. I tak samo ja myślałam. Właśnie na konfisy, nie na tak. Nie, no, to nie decydowało mimo wszystko. Ona, nie wiem, czy ona się dostała, nie pamiętam. Ale to nie mogło decydować, jeżeli świetnie śpiewała i mówiła, to przepraszam. Oczywiście lepiej, jak coś wie. Bo byli tacy, co robili tak samo, a jeszcze wiedzieli i ci się dostawali. Tak od razu. Znaczy, no nie, no, najpierw się podenerwowali, bo przecież te wyniki wywieszają najpierw sukcesywnie, a później dopiero po całym egzaminie na końcu i ludzie przychodzą, sprawdzają, czy są na liście, to nie jest przyjemny moment. To muszę to pytanie pani zadać, korzystając z okazji. Jak to jest, czy jeżeli na scenie jest dwóch aktorów i publiczność patrzy na jednego, a wchodzi ten drugi i przyciąga uwagę, to jeden gra talentem, a drugi osobowością? Ładno, to bardzo trudno rozróżnić. Talent i osobowość w przypadku na scenie to by było podobnie, to samo. Nie, to znaczy, to jest bardzo skomplikowana sytuacja, ponieważ jeżeli jeden jest, a drugi wchodzi, to zawsze jest ciekawszy ten, co wchodzi. Ponieważ ten, co już jest, to już go mamy dosyć. W każdym przypadku. Byśmy go poznali, przychodzi ktoś nowy, to może być mysz. Zawsze wszyscy mówili, że będziesz mówił monolog hamulec, że biegnie ci mysz z tyłu, to cię nie ma. Ona zabiera ci całą publiczność. Tak, ona zabiera publiczność, bo człowiek reaguje przede wszystkim zmysłami. Aha. Wzrokiem. Wzrokiem. Przede wszystkim wzrokiem reaguje. I taka mysz przeleci, właśnie jest właśnie dobry początek Hamleta właściwie. To na początku powinno się zdarzyć. A potem wrócić w jakimś konsekwentnym miejscu kompozycyjnie. Proszę. Ta mysz z prawej na lewą teraz. I wtedy ta publiczność już ma, tak. Już ma zajęcie. Także proszę Państwa, jest linia mycia i nic za to nie poradzimy. Z wielkich mistrzów. Żydy są wściekłe, wiesz, że to linia mycia. Linia mycia, no papież, Rzym. No to już tutaj niektóre, to wiesz, z tymi gołymi cyckami wystąpiły. To mogą być jako Rzymianki. Rzym. Rzymianki. No kochana, jak się czyta o papieżach, daj spokój. Ile tam się wymordowało tego pospólstwa. To jest ciekawy człowiek, bardzo inteligentny, fajnie się z nim rozmawia, widać, że dużo przeczytał, widać, że ma dużo do powiedzenia o roli, wchodzi na scenę i go nie ma. Biblię czytaj, no na scenie nie ma, bo inteligentni nie pchają się na scenę. Tylko dupki, tylko głupki i półgłówki. Zamykamy sklepy Chińczykowi. No dzisiaj zamknięte, bo dzisiaj jest wolna niedziela, proszę Państwa. To lepiej na mszę idźcie, a jak to co nie na mszę, to mamy tutaj Chodakowską i Pawłowską. Pawłowicz raczej. Unia Europejska jest dla mnie szmatą, powiedziała Krystyna Pawłowicz. Że Unia Europejska jest dla mnie szmatą. Zabijcie mnie, trudno, nie będę żyła, ale Unia Europejska jest dla mnie szmatą, powiedziała Krystyna Pawłowicz i już. I bardzo dobrze, przynajmniej ambitna, przynajmniej mądra, inteligentna, rezolutna. Może to była intuicja. Z intuicją to jest różnie, bo każdy, kto nic nie wie, to mówi, że ma intuicję.
prawda? Że intuicja tak, intuicja ważna. Intuicja żywa odpowiada też. Z tym trzeba bardzo uważać. Krysia. Natomiast jeśli chodzi o Adama, on miał zmysł tak jakby przewidywania, co w danym człowieku, myślę, że młodych ludzi zawsze próbowało. Odważna Krysia Pawłowicz. W młodym człowieku, czy jest coś takiego, co go zahacza, co sprawia, że on by chciał dalej z tą osobą. I on to miał. On tak mnie wyłowił też. I potrafił jakby znaleźć się w orbicie zainteresowań tej osoby i przewidzieć, do czego ona ma predyspozycję, jeśli chodzi o teatr. Że na przykład nie wiedział, ktoś będzie świetnym aktorem śpiewającym, albo ktoś będzie umiał czytać poezję. On nie wiedział tego, ale on się spodziewał, że może tak być. Mnie się wydaje... No, trafnie. Trafnie, bo to jest kilka osób. To jest między innymi Olbrychski dla teatru, prawda? Bo tak, Wajda go odkrył dla filmu. Tak. Hanuszkiewicz dla teatru. Jest Bożena Tykiel, jest świętej pamięci Krzysztof Kolberger, był świętej pamięci Andrzej Nardelli, była Magda Umer jako Rachela. Grażyna Szapołowska. Grażyna Szapołowska jako księżniczka w Śnie Srebrnym Salomei, gdzie ja grałam Salomeę. No i tak, no tam jeszcze pewno inni. A pani chciała grać u Hanuszkiewicza? Ja pamiętam Balladynę i Hondy. Nie, no Balladyna to było, w ogóle to nie był teatr, to było coś dużo więcej. To było jakieś duchowe zdarzenie. Duchowe zdarzenie takie, tylko tam teatr był tylko taką oprawą dlatego. Tak, no to gdyby nie Antygona, bo ja Antygonie mówię, tak. Gdyby nie Antygona, to nie wiem, czy bym sobie potwierdziła, że to jest właściwy zawód dla mnie, a tam poczułam, że chyba tak, że może dam radę. To takie taka zwrotna, że to jednak to jest to miejsce, a to ASP zostało z tyłu. Tak, ASP zostało, jakkolwiek wiedziałam już wtedy, że organ nieużywany zanika. I że w związku z tym nie będę już malarką. Bo przecież to by trzeba było ćwiczyć cały czas. To samo dotyczy śpiewania. Jak nie śpiewasz, nie masz koncertów, nie jeździsz z koncertami. Człowiek się śpiewać uczy właściwie w trasach. Mniej w studio i mniej w domu. A dlaczego w trasach? Dlatego, że masz różne warunki, jeśli chodzi o akustykę. I musisz akustykę. Tak, żeby to było równie przekonywające. Aktorka powinna mówić o akustykę, a nie akustykę. Masz różną publiczność, która... Taka aktorka na coś niewyraźnie mówi. Mi się w ogóle nie podoba. I to no mądrze myśli tylko. O to może być wizjonerka, może być jako filozofka. Moim Państwa gościem jest pani Anna Chodakowska. Anna Chodakowska.